tym zadaniu musimy policzyć długość przekątnej prostopadłościanu o podanych wymiarach 2 na 3 na 5. Żeby to zrobić, no to skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa dla następującego trójkąta prostokątnego, który powstał przez dorysowanie przeze mnie przekątnej podstawy, tej kolorem czerwonym. No i żebyśmy mogli skorzystać z tego twierdzenia Pitagorasa i policzyć długość tej przekątnej, no to musimy oczywiście znać długości przy prostokątnych tego trójkąta prostokątnego, z kątem prostym oczywiście tutaj. No i tak, długość tej przerywanej przy prostokątnej jest równa 5, no bo ta krawędź prostopadłościanu ma taką samą długość jak ta krawędź. No i pozostaje nam do policzenia długość przy prostokątnej zaznaczonej kolorem czerwonym. Ten odcinek jest jednocześnie przekątną podstawy. W podstawie mamy prostokąt o wymiarach 2 na 3. Oznaczmy sobie może tą czerwoną przekątną literką B. No i teraz możemy policzyć jej długość dla odmiany stwierdzenia Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego leżącego w podstawie tego prostopadłościanu. Ten trójkąt prostokątny ma wymiary 2 na 3 na D. D jest przeciwprostokątną, więc możemy zapisać, że D podniesione do kwadratu równa się kwadrat jednej przy prostokątnej, czyli 2 do kwadratu, plus kwadrat drugiej przy prostokątnej, czyli 3 do kwadratu. Zatem D kwadrat jest równa 4 plus 9, 13, czyli możemy napisać, że D jest równa pierwiastkowi z 13. No i teraz możemy już spokojnie policzyć stwierdzenia Pitagorasa długość przekątnej całego prostopadłościanu, oznaczmy ją sobie przez x. No i podobnie jak powyżej, x kwadrat, czyli przeciwprostokątna podniesiona do kwadratu, równa się sumie kwadratów przy prostokątnych, czyli 5 kwadrat plus d do kwadratu, czyli 13. Zatem x kwadrat równa się 25 plus 13, zapiszę jeszcze, plus 13, czyli x kwadrat jest równa 38. No zatem długość przekątnej całego prostopadłościanu jest równa pierwiastkowi z 38, czyli właściwą odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź D.